Kowalczak. Witam Państwa serdecznie. Sierpień rozpieszcza nas pogodą i w dalszym ciągu będzie, aczkolwiek niektórzy z nas czekają na opady deszczu. Czy się one pojawią? A jeśli tak, to kiedy? Proszę pozostać i poczekać. Te informacje pojawią się na końcu prognozy pogody. Rozpoczynamy od tego, co będzie działo się w całym jutro naszym kraju. Wszędzie sporo słońca i niewiele chmur na niebie. Od 23 do maksymalnie 25-26 stopni na krańcach zachodnich naszego kraju. W nocy w Wielkopolsce pogodnie, bez opadów, to jeszcze nie ta noc z opadami deszczu. 10 stopni na północy i w Gnieźnie 11-12 na pozostałym obszarze województwa wielkopolskiego. 1018 hektopaskali to ciśnienie, które w nocy będzie spadało. Wiatr powieje do 15 km na godzinę z północnego wschodu. Ziemia lubuska też tej nocy pogodna z zachmurzeniem małym. 11, maksymalnie tutaj do 12 stopni. 1017 hektopaskali, ciśnienie oczywiście, o czym już wspominałam, spadające. Spadające ciśnienie jutro również w ciągu dnia. Na barometrach w południe w Poznaniu 1015 hektopaskali. Z kolei na termometrach od 24 do maksymalnie 25, a miejscami nawet do 26 stopni. Wszędzie sporo słońca i niewiele chmur. Ziemia lubuska też jutro z bardzo ładną pogodą, słoneczna i przyjemnie ciepła. Tutaj na termometrach 24, maksymalnie 26 stopni. Słońce, tak jak wspominałam, od północy przez centrum aż po południe. Warunki biometeo korzystne, czas reakcji i zdolność koncentracji będą utrzymywały się w granicach normy. A to już nadchodzące dni. Kiedy może popadać? Wspominałam, że popada przelotne opady deszczu w poniedziałek pod wieczór i najprawdopodobniej we wtorek w ciągu dnia. Niedziela i poniedziałek z temperaturą 25-27 stopni, natomiast we wtorek spadek do 22 stopni. I tyle informacji teraz. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.